Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dosyć długo nie było już nic o Enshrouded. Także postanowiłem to nadrobić. Tak naprawdę nie nagrywałem o Enshrouded, ponieważ cały czas starałem się odkryć całą mapę, skosić wszystkie korzenie mgły, które możemy znaleźć i sprawdzić, ile punktów możemy zdobyć, jak mocno możemy rozwinąć naszą postać, jak dalece we wczesnym dostępie nam tutaj na to pozwolą. Tak jako, że wszystkie korzenie mgły, chyba wszystkie, tak mi się wydaje, że wszystkie, no sprawdzałem kilkukrotnie. Z tego co widzę, wszystkie z nich mam odhaczone, więc chyba wszystkie też znalazłem. Naliczyłem ich tutaj z grubsza 35 sztuk. Możliwe, że gdzieś tam się o jeden czy dwa pomyliłem, ponieważ no nie możemy sobie tutaj zmniejszyć mapy tak bardzo, jakbyśmy chcieli, no i liczyłem przesuwając. Ale 35 to taka rozsądna liczba, więc możliwe, że jest ona poprawna. Niektóre korzenie były dość karkołomne ze względu na to, że były już z mobami na 30 levelu. Jak tam się jakiś boss trafił, no to było całkiem zabawnie. Trzeba było sporo się nakombinować, naskakać, nakulać, żeby ogarnąć. No ale się udało. Także ile możemy zdobyć punktów umiejętności? Jak widzicie, ja mam rozwinięte jedno, drugie, trzecie, czwarte. No i tutaj jakieś pojedyncze skille, które no uznałem, że będą potrzebne. Na przykład prąd wstępujący, bardzo fajny skill. Jeżeli używamy dużo lotni, zawsze możemy się podratować ciut dalej, dzięki niemu podlecieć. Krzepa 15, dusza 5, dusza 5, ponieważ no wcale nie rozwijałem tego. Od czarowania jest Michael, nie ja. Kondycja 11, siła 13, zręczność 10, no inteligencja 5. Może nie ma się czym chwalić, ale ja jestem od rąbania toporem, a nie od wymyślania rozwiązań skomplikowanych zagadek. Niektórych też skilli nie wziąłem w konkretnych drzewkach, a ponieważ no nie używam tutaj broni obuchowej, nie używam tutaj obrażenia kłute. Nawet nie wiem, co tu by mogło zadawać obrażenia kłute, no ale nie używam. Broń dwuręczna też nie używam, więc szkoda by było marnować punkt, żeby to wykupować. No i tak, jak zapewne wiecie, spokojnie przy płomieniu możemy nasze punkty zresetować. Jest to drugi reset, który robię, bo pierwszy próbny już sobie zrobiłem. Rozdałem skille na nowo, teraz resetuję drugi raz. Drugi reset kosztuje dokładnie tyle samo co pierwszy, więc nie musimy się martwić. Spokojnie możemy zresetować punkty umiejętności. Jak widzicie, 114 punkciarów skoczyło. Wydaje mi się, że żadnych z tych punktów nie tracimy. Mogę się mylić, ponieważ no nie liczyłem, ile dokładnie rozdałem na każdą z umiejętności. No ale za drugim razem rozwinąłem postać bardzo podobnie jak za pierwszym razem, więc wydaje mi się, że jednak jest tutaj wszystko ok. Te punkty nie są stracone w żaden sposób. Także no wydając raptem 10 run, możemy sobie popróbować, potestować naszą postać, zobaczyć
co tam konkretnie byśmy chcieli z nią zrobić, w którym kierunku rozwinąć. No nie podoba nam się osiłek, robimy łucznika, robimy maga, maga leczącego, zależy co potrzebujemy. Jak zdobyć runy? No banalnie, nie? Wchodzimy we mgłę, wybijamy kilka mobów, runy wpadają. Możemy je też zdobyć rozmontowując broń, co też jest jakimś wyjściem także. Nawet jeżeli nie zbieracie broni, nie czujecie takiej potrzeby, chociaż warto je rozmontowywać, żeby zyskać trochę run. Już pominę fakt, że przy pomocy run możemy naszą broń ulepszać, nie? Jeżeli mamy jakąś broń, jak one się nazywają. Legendarną. A to możemy naprawdę bardzo mocno podnieść jej statystyki, co jest, myślę, że warte zachodu. No ale o skillach. Teraz na chwilkę sobie spauzuję, rozdam skille i widzimy się zaraz. Teraz tak patrzę, że jeżeli wybieramy wytrzymały płomień na przykład, te skillałki, które nam dodają jeden punkt konkretnej cechy za dwa poziomy płomienia. Poziom płomienia mamy 6, z tego co kojarzę. Jeszcze sobie sprawdzę dla pewności. Sobie nie sprawdzę, dobra. Musimy zerknąć inaczej. Poziom płomienia 6, zgadza się. Czyli według opisu tej umiejętności, tej czy też tej, powinniśmy dostać 3 punkty wytrzymałości. Ale teraz tak patrzę, że dostaliśmy tylko 2. Nie wiem, czy jest to błąd, czy po prostu nie liczy tego początkowego levelu. Może nie liczy tego początkowego levelu, na którym zaczynamy, ale bo tutaj jest, że za każde 2 poziomy płomienia, czyli no, na chłopski rozum powinno być, że 2, 4, 6, nie? Czyli 3 punkty, no wpadają 2. Zobaczmy, czy podobnie będzie z grubą skórą. I tak do tego chcę dojść, więc to nie jest jakiś tam problem, że to wybierzemy. No dobrze, i teraz tak, gruba skóra, otrzymasz jeden punkt krzepy za każde 2 poziomy płomienia. Krzepy, ile mamy? Krzepy mamy 7. No, po odblokowaniu mamy 9, czyli tak naprawdę dostajemy 2 punkty, a nie 3, czyli albo jest błąd w opisie, albo błąd w przydzieleniu punktów, jedno z dwóch. Albo ja może coś źle rozumiem, też tak może być. Trochę żałuję tutaj, że w barbarzyńcy jest ten specjalista od młota, jest to dla mnie zmarnowane 5 punktów umiejętności. No ale za nim jest barbarzyńca, który dodaje jeden punkt siły za każde 2 poziomy płomienia, a siła, no jak wiemy, zwiększa obrażenia w walce wręcz, więc jak najbardziej się to przyda. Także poświęcimy te 5 punktów, co tam. I teraz tak, siła 8 powinna podskoczyć do 11, jak na moje. Skacze do 10, nie? Czyli coś tu ewidentnie nie bangla. Tak się zastanawiam, jak twórcy mają zamiar rozwiązać tutaj nasz dalszy progres, jeśli chodzi o postać, ponieważ
mamy mapę. Mamy odkrytą. Nie wiem, mniej więcej 1/4 mapy. Tak z grubsza zakładam. 1/3, może 1/4 mapy. Także jeżeli będziemy mogli rozwinąć postać naszą jeszcze 2 czy 3-krotnie bardziej, no to będziemy mogli rozwinąć praktycznie każde dostępne drzewko. I teraz pytanie, co oni z tym fantem zrobią? Czy zresetują skille, zrobią jakieś skille od nowa, całe drzewko może jakoś przerobią? Czy co? Właśnie, dobre pytanie, nie? No ale nic, no słuchajcie, na chwilę obecną sprawa wygląda tak, że mamy 114 punktów do rozdania, jeżeli ogarniemy wszystkie questy, ogarniemy wszystkie korzenie mgły. I osiągniemy maksymalny level, czyli na chwilę obecną jest to 25 level. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w momencie wydania całej gry. Czy ten level zostanie podniesiony 2-krotnie, 3-krotnie? No to już w sumie ma mało istotne, nie? Ale dobrze by było móc się jakoś na to przygotować, chociaż po raz kolejny powtórzę, że no zresetowanie skilli tak naprawdę jest to 10 run, co nie jest naprawdę najmniejszym problemem, żeby to zdobyć nawet na bardzo niskim levelu. To tak chciałem tylko tutaj sobie troszeczkę pogadać o naszych umiejętnościach, o tym, ile punktów mamy do rozdania tak naprawdę i co z nimi możemy zrobić. Także ja uciekam, wy bądźcie zdrowi i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.